Detonation in 10 seconds. Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek na moim kanale, gdzie porozmawiamy sobie o nowym systemie górnictwa w Elite Dangerous. I ponieważ ten system w tym patchu jest dość skomplikowany, pomyślałem sobie, że najlepiej będzie wam pokazać przykład na żywo, więc zaraz przerzucimy się tak naprawdę do prawdziwego gameplayu, gdzie będę komentował m.in. to, co robię i możecie sobie zobaczyć w tym odcinku po prostu, jak to górnictwo wygląda. Więc dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na tym aspekcie nowego patcha 3.3 w Elite Dangerous. Okej, a więc pomyślałem sobie, że tak naprawdę najłatwiej będzie wam pokazać nowy system kopania na przykładzie, gdyż tutaj zmieniło się dość sporo rzeczy. Przede wszystkim mamy trzy różne metody kopania. Jest to metoda kopania z zewnątrz, czyli surface prospecting. Potem mamy subsurface prospecting, czyli tak naprawdę mamy takie specjalne rakiety, które są de facto takimi wielkimi kosmicznymi wiertłami. Strzelamy powiedzmy w tą skałę, to wiertło wkręca się oczywiście w środek asteroidy, no i później w odpowiednim momencie musimy to wiertło wyłączyć. Ona tak sobie powoli powiedzmy eksploduje i wyrzuci nam materiał z wewnątrz skały. Tylko oczywiście ta metoda też się w pewnym momencie wyczerpie. No i później mamy już ostatnią metodę, czyli tak naprawdę zniszczenie całej skały, aby dostać się do materiałów, które są bardzo głęboko w tej skale. I jeżeli zrobimy to dobrze, bo też trzeba do tego użyć nieco skilla, możemy zdobyć naprawdę świetne materiały wewnątrz skały. Ale jeżeli chcecie sobie zrobić taki zwykły prospecting, jak to było poprzednio, jest to też możliwe, czyli mamy po prostu laserki i latamy sobie od asteroidy do asteroidy. Czyli z tego co ja rozumiem, ta metoda sobie również została dla tych, którzy chcą to zrobić relatywnie szybko. No i teraz, jak to mniej więcej tak naprawdę wygląda w tym konkretnym miejscu? Jak tak naprawdę możemy taką skałę tutaj sobie ogarnąć? Czyli tak, przede wszystkim jak najpierw znaleźć skały tak naprawdę w tym momencie, które nadadzą się do czegokolwiek. Jak znaleźć te asteroidy, które dadzą nam najwięcej przedmiotów. Wcześniej musieliśmy latać od skały do skały, co było masakrycznie durne, czyli tak naprawdę lataliśmy sobie z naszym prospektor limpet, powiedzmy tak, sprawdzaliśmy, czy dana skała sobie tutaj ma jakieś materiały, tutaj to akurat robię dla przykładu. Strzelamy sobie prospektor limpet. On sobie leci tutaj do asteroidy. No i jak widzicie, tutaj akurat mamy taki ładny, taką ładną animację skanu tej asteroidy. No i potem wiedzieliśmy mniej więcej, jaka jest kompozycja takiej skały. No i można było ją sobie tutaj ogarniać za pomocą laserów. Ale teraz jest nieco inaczej. Mamy coś takiego, co się nazywa Pulse Wave Scanner. Czyli montujemy sobie taki skaner, klikamy przycisk. I w tym momencie ten skaner tutaj pokazuje nam asteroidy, które tak naprawdę mają największą wartość. Te, które mają największą wartość, są takie bardzo jasno żółte, a te, które powiedzmy mają mniej zasobów, są takie bardzo niewyraźne. Co zresztą widać idealnie na tym przykładzie, bo tam z przodu mamy asteroidę, która jest idealna. Nawet widzę, że mamy ze dwie asteroidy po prawej stronie, a te, które są przed nami, nie są tak bardzo wartościowe. Czyli wiemy tak naprawdę, że możemy mniej więcej te asteroidy pominąć. Więc tak to wygląda. Więc to jest akurat fajny system, aby znaleźć te asteroidy, które tak naprawdę interesują nas najbardziej. No i powiedzmy, jak już sobie znajdziecie taką asteroidę, tutaj akurat w moim przypadku ona świeciła się na całkiem jasny kolor, no to macie kilka sposobów na kopanie tej asteroidy. Znowu, możemy sobie użyć zwykłe lasery, tak jak to było poprzednio. Mamy również drugą metodę, która się nazywa Abrasion Blaster. Generalnie niektóre asteroidy czasami mają takie materiały, które wręcz wystają poza tą asteroidę. Powiedzmy, będziecie mieli taki mały punkcik, to mi jest ciężko wam pokazać na przykładzie, bo nie pojawia się to zawsze. Będziecie mieli taki mały punkcik, gdzie kawałek tego materiału dosłownie będzie sobie wystawał, zaznaczycie go, strzelacie z Abrasion Blaster i po prostu ten kawałek jakby odpada z tej skały. Więc coś takiego jest jakby też możliwe. Kolejną metodą jest ten subsurface prospecting. Czyli tak naprawdę mamy specjalne takie rakiety, które są de facto wielkimi kosmicznymi wiertłami.
No i musimy sobie znaleźć, powiedzmy, depozyt materiałów. No i tutaj ten depozyt mamy mniej więcej w tym miejscu, oczywiście po ówcześniejszym przeskanowaniu tej asteroidy Prospector Limpetem. No i teraz nie wiem, czy to zadziała za pierwszym razem, bo jeszcze nie do końca rozumiem metodę tych konkretnych rakiet, ale koncept jest taki, że znajdujemy sobie takie miejsce, gdzie znajdują się jakieś przedmioty w tej skale. Strzelamy sobie z tego i w teorii ta rakieta powinna się wbić i powinna zacząć drążyć jakby materiały, które tutaj są. Mi się zdaje, że musimy wcelować dokładnie mniej więcej tutaj. I też nie możemy tego zrobić pod zbyt dużym kątem, bo inaczej po prostu ta rakieta, krótko mówiąc, się odbije. Mi tutaj akurat skończyły się te rakiety, bo już próbowałem to zrobić wcześniej. Także pozwólcie, że szybko sobie podmienię tą rakietę, no te rakiety. No i spróbujmy jeszcze raz, zobaczmy czy... Tym razem się uda. Ok, udało mi się wstrzelić tutaj w miejsce. No i w tej chwili po lewej stronie mamy taką małą minigierkę. Jakby widzimy, w którym momencie jest najwięcej materiałów. I kiedy trafimy w to miejsce, puszczamy akurat tutaj spust. No i jak widzicie, kawałek materiału tutaj wyleciał. Więc spoko, ewentualnie możemy sobie znaleźć materiały mniej więcej w ten sposób. No i będzie takie miejsce, gdzie tak naprawdę ten materiał się już skończy i nie będziemy mogli go więcej zdobyć. No to wtedy sobie lecimy do kolejnego miejsca tutaj. I jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda, ponieważ metoda jest skomplikowana. Co się stanie na przykład, jak nie będę trzymał spustu, bo te rakiety są dość interesujące. Kiedy nacisnę sobie spust i potem go puszczę, to jak widzicie, rakiety wybuchają, więc musimy przytrzymać ten przycisk do momentu, aż ta rakieta się wbije i tak naprawdę wdrąży w skałę. Więc zaznaczamy sobie materiał, wiemy, że jest on tutaj. Akurat znowu mi się odbiło, bo prawdopodobnie jestem pod za dużym kątem. Spróbujmy sobie to zrobić jeszcze raz. No niestety, właśnie te rakiety są czasami takie troszeczkę jeszcze dla mnie niezrozumiałe. I nie wiem tak naprawdę, kiedy jest ten moment, kiedy one się wbijają w daną skałę. Tutaj akurat nie za bardzo się ta rakieta odbija, być może musimy celować tutaj. No właśnie, nie do końca jeszcze rozumiem tej metody tak naprawdę. Moim zdaniem to te rakiety powinny się wbijać tak naprawdę, kiedy tylko zaznaczymy sobie ten konkretny kawałek. Ale czemu to się dzieje w ten sposób, czasami naprawdę nie mam pojęcia. Generalnie widzieliście, jak mniej więcej wygląda tutaj takie zbieranie tych materiałów ze zewnątrz skały. No niestety. Tym razem chyba nie mam aż tyle farta. Mam wrażenie, że czasami te rakiety tak naprawdę nie lecą tam, gdzie chcę. Okej, dobra. Udało mi się strzelić rakietą. No i czekamy, czekamy, czekamy. Tutaj akurat jest mało materiałów, mało, ale w tym momencie jest tych materiałów dość sporo. Ale jednak niestety nie udało mi się trafić w odpowiednie miejsce, bo nie mieliśmy tego niebieskiego punktu. Spróbuję jeszcze raz. Być może trzeba akurat ten dolny celownik tutaj ustawić, nie górny. Nie, jak widzicie, dolny celownik, ten taki pasek ustawiłem sobie tutaj zgodnie z tym Uranite. I niestety ta rakieta nie za bardzo chce mi się wbić tutaj w ogóle. Z jakiegoś powodu się nie ogarnęła, więc tak naprawdę wygląda na to, że jeszcze mam nieco tutaj rzeczy, które muszę sobie ogarnąć a propos tej metody. No dobra, znowu mi się udało akurat wstrzelić. Ja akurat tutaj postaram się poczekać aż prawie do samego końca. No i udało mi się trafić tutaj w konkretny kawałek. Jak widzicie, zebrałem sobie nieco Uranite'u. Spróbujmy sobie to zrobić jeszcze raz. Czekaj, czy tym razem mi się uda. Nie, znowu mi się nie udało. No właśnie, nie jest to... Prosta metoda. Być może ja coś robię źle. Jeżeli coś robię źle, to napiszcie tutaj w komentarzach tak naprawdę. Ja jeszcze się tej metody muszę nauczyć, ale przynajmniej na razie na ten filmik mniej więcej widzicie, jak to wygląda. No i niestety nie udało mi się wstrzelić, bo nie trafiłem w dobre miejsce. No i dobra. Jest jeszcze jedna metoda tak naprawdę na kopanie skał, tylko muszę znaleźć specjalną skałę albo asteroidę, która ma coś takiego jak szczelinę albo fissures. I wtedy jakby możemy zrobić ostatnią metodę kopania, czyli możemy zniszczyć tą asteroidę, aby dostać się do rzeczy wewnątrz tej asteroidy. Tylko muszę chwilę poszukać tak naprawdę takiej asteroidy, żeby tą metodę wam pokazać, także zrobimy małe cięcie i powrócimy do ostatniej metody kopania w elitce. Oczywiście, jak na złość, trafiła mi się tutaj asteroida, która ma takie akurat zasoby, które są na zewnątrz, więc pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda w tym momencie. Nie wiem, czy to wrzucę później, czy po prostu zrobię małe cięcie do poprzedniego materiału, ale tutaj akurat jest taka asteroida, która ma te materiały na zewnątrz. Potrafią one wyglądać mniej więcej w ten sposób. Tutaj akurat chyba najpierw tak naprawdę, żeby zrobić z tym cokolwiek, muszę zrobić sobie skan za pomocą Prospector Limpet, więc wrzućmy sobie takiego prospektora tutaj.
Z tego co też widziałem akurat na mojej mapie, być może jest to asteroida, która przy okazji będzie miała ostatnią metodę kopania. Tego jeszcze nie wiem, zaraz się dowiemy. No i dobra, niby Prospector Limpet Engage, to no, mamy tutaj akurat dwie rzeczy, czyli mamy Galite, który jest na zewnątrz. No i dobra, taki Galite jest sobie na zewnątrz. Weźmy sobie Abrasion Blaster. No i strzelamy sobie tutaj. Pyk. I jak widzicie, ten materiał został odczepiony od skały. Ja nie będę go zbierał, ponieważ jest to beta, więc tak naprawdę mnie to kompletnie nie obchodzi. Strzelamy jeszcze raz. No, oczywiście nie trafiłem. I taka skałka jakby odlatuje nam od naszej asteroidy. Więc tak to mniej więcej wygląda. W tym przypadku nie jest to asteroida niestety, która ma szczeliny, więc idę jeszcze znaleźć kolejną asteroidę, gdzie w końcu będziemy mogli ją rozwalić i zniszczyć, bo z tego co widziałem po filmikach wygląda to naprawdę ekstra. Kolejna rzecz, której nie udało mi się wam wcześniej pokazać, bo po prostu nie udało mi się znaleźć jakichkolwiek pierścieni, które by pokazywały coś takiego. Kiedy jesteśmy w trybie tak naprawdę, w Elite Dangerous, skanowania różnego rodzaju obiektów, w tym nowym trybie, który mniej więcej omówiłem w poprzednim odcinku, no to możemy sobie strzelić taką sondę w tym miejscu i na przykład do drugiego pierścienia. I kiedy ta sonda przeskanuje nam te pierścienie, będzie widać takie miejsca, gdzie są największe skupiska surowców różnego rodzaju. Tutaj akurat mamy całkiem fajne miejsce, bo jest to taki pas, który jest wyposażony albo posiada wiele różnego rodzaju metalicznych zasobów, ale ja akurat chcę polecieć tutaj do tego lodowego pasa, gdyż naprawdę wygląda to niesamowicie, więc ja akurat tutaj wyjdę w tym momencie, no i polecę sobie do tego lodowego pasa, no i zobaczymy, czy uda mi się wam pokazać tak naprawdę miejsce, gdzie możemy zniszczyć tą asteroidę. Także to jest kolejna rzecz, która jest nowa w kopaniu, a nie udało mi się wam tego pokazać wcześniej, więc wszystko być może to wygląda, że jest nie po kolei, jednak wiecie, natura elitki jest naprawdę bardzo nietypowa czasami i możemy szukać, szukać, szukać i szukać czegoś i nie znajdziemy. Lecimy sobie w tej chwili do takiego miejsca, gdzie akurat mamy hotspot tak zwanego metanu, z tego co widzę, chyba to jest methane. Nie widzę dokładnie napisu, bo jest żółte na żółtym, ale chyba tak to mniej więcej wygląda, więc czekamy z niecierpliwością na tą asteroidę, którą da się zniszczyć. Co mnie jeszcze przy okazji, skoro już tutaj jestem, chciałem wam pokazać, jak wyglądają te nowe miejsca w lodowych pasach, a raczej ulepszona grafika w lodowych pasach. Więc wlećmy sobie akurat tutaj w to miejsce, lecimy akurat z dobrą prędkością. Tak by the way, w ogóle super wyglądają te złote pasy, więc mogłoby tak zostać, żeby sobie po prostu popatrzeć. No i wlećmy sobie tutaj w ten lodowy pas, ja się postaram tutaj odwrócić chyba w stronę gwiazdy. Nie wiem, czy to będzie tutaj pięknie widać, bo nie ma w tej chwili gwiazdy wokół nas, ale nie, i tak naprawdę bardzo ładnie widać to, jak światło jakby tutaj jest generowane przy tych lodowych asteroidach. Zobaczcie, jak to wszystko naprawdę pięknie wygląda i są takie promienie tak naprawdę, które lecą, takie cienie, które lecą z tych asteroid. Wygląda to naprawdę przepięknie. Zresztą zatrzymajmy może statek na chwilę gdzieś. Pokażę wam mniej więcej. W końcu po tak długim czasie udało mi się znaleźć jakąś asteroidę, która faktycznie ma szczeliny. Niestety muszę wam powiedzieć szczerze, że przynajmniej ten konkretny aspekt kopania w becie jest strasznie słaby i powinni moim zdaniem powiększyć ilość asteroid, które tak naprawdę mają tą możliwość rozwalenia ich, bo to jest jednak najfajniejsza część, na którą czekaliśmy tak naprawdę w Elite Dangerous i jeżeli tego czegoś nie możemy znaleźć, to tak naprawdę kto chciałby kopać? Więc robię to kompletnie po raz pierwszy i nie mam pojęcia, czy zrobię to dobrze, bo to jest pierwsza asteroida, którą udało mi się znaleźć tak naprawdę, która ma szczeliny. Generalnie koncept jest taki, że podobnie jak z wiertłami, musimy wrzucić ileś tych ładunków sejsmicznych w środek tych szczelin. I kiedy uda nam się to zrobić, to później jest pewien poziom, gdzie albo przesadzimy, albo powiedzmy ten ładunek będzie za słaby i albo uda nam się odzyskać większość zasobów z tej asteroidy, albo ją kompletnie zniszczymy, więc zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Czyli wybiorę sobie tutaj jakąś szczelinę i wiem, że z tymi ładunkami sejsmicznymi jest tak, że jakby musimy przytrzymać nasz spust, ten ładunek naładuje się w pewnym stopniu, a potem ewentualnie musimy wrzucić jeszcze więcej ładunków
aby powiedzmy tą asteroidę w odpowiedni sposób rozwalić. Więc zobaczmy, czy mi się to uda. Uwaga, walę seismic charge. Na początek dajmy średni ładunek. OK. Detonation sequence initiated. Więc jak słyszycie, akurat tutaj już mamy moment, za ile powiedzmy ten ładunek wybuchnie. Czyli mamy około 2 minut na to, aby położyć wszystkie ładunki i trafić w ten niebieski pasek, który w tym momencie widzicie. Więc uwaga, ja walnę sobie drugi, powiedzmy taki średni ładunek. No i powiedzmy jeszcze trochę muszę dalej tutaj strzelać do tej asteroidy, więc weźmy sobie tutaj kolejną szczelinę. Asteroid Fisher, proszę bardzo. Więc lecimy sobie w kolejne miejsce. Na chwilę się nieco oddalę. I walnijmy sobie nieco mocniejszy ładunek. Najwyżej rozwalę całą asteroidę, ale co tam, to jest głównie na pokaz. No i patrzcie, prawie jestem w tym niebieskim polu, czyli tak naprawdę, przynajmniej moim osobistym zdaniem, musimy walnąć sobie jeszcze jeden mały ładunek, żeby tą asteroidę rozwalić tak, abyśmy mieli jak najwięcej zasobów. Więc uwaga, pyk. Średni jeszcze jeden ładunek. I proszę bardzo, jesteśmy idealnie w niebieskim polu. Proszę bardzo. No i co? Czekamy teraz, aż powiedzmy ten ładunek wybuchnie tak naprawdę, więc mamy tutaj kilka sekund. Ale teraz pytanie tylko, czy tak naprawdę mogę to rozwalić, czy muszę czekać? Ok, mamy detonate now. Uwaga. 10 sekund. Uwaga. Lecimy. I będzie super efekt dźwiękowy. Ja na razie będę cicho. No i zobaczcie, naprawdę efekt jest super, bo nasz statek w tym momencie po prostu cały się trząsł. Mieliśmy chwilę problemów z naszymi sensorami, no ale teraz jakby mamy więcej różnego rodzaju tak naprawdę miejsc, w których możemy tutaj kopać. Wejdźmy sobie na przykład w kamerę, zobaczmy jak to wygląda powiedzmy z tej perspektywy. I naprawdę, zobaczcie, fajnie ta skała się cała rozwaliła. Mamy tutaj kilka różnych części, no i możemy dalej zbierać powiedzmy rzeczy z tej skały, na przykład wewnątrz skały, z zewnątrz skały. Jak tam wam się tak naprawdę podoba? Oj, ja tu akurat tutaj wleciałem wewnątrz asteroidy, stąd ten problem. No ale zobaczcie, mamy kilka kolejnych depozytów surowców tutaj wewnątrz tej skały. Dalej można próbować tą rozwaloną asteroidę na przykład ogarniać laserami, więc to też ewentualnie można sobie zrobić. I co tam jeszcze? Chyba możemy też spróbować zrobić tak zwany subsurface mining ponownie, więc zobaczmy sobie. Akurat co tutaj mamy tak naprawdę? Czy mamy jakiś depozyt czegokolwiek tak naprawdę tutaj? Oj, nie, to chciałem zrobić. Chciałem akurat walnąć Pulse Wave Scanner. No okej, mamy tutaj depozyty, które są powiedzmy dostępne. To jest akurat surface deposit, kolejny surface deposit, czyli możemy sporo sobie takich rzeczy zebrać z zewnątrz skały. No i w tej chwili, tak naprawdę można byłoby walnąć sobie abrasion laser i byłoby super, ale tutaj mamy okay, kolejny surface deposit. No generalnie podobno można sobie jeszcze tutaj robić dodatkowo subsurface mining. Jeżeli chcemy tak sobie ogarnąć, można robić surface mining, no ale już dalej nie rozwalimy w tym momencie asteroidy, która już została jakby ogarnięta, więc tak to mniej więcej wygląda. Rozwalenie tej asteroidy wygląda naprawdę super. Postaram się znaleźć jeszcze jedną taką asteroidę, aby nagrać dla Was ten moment bez komentarza, bo naprawdę to fajnie brzmi, kiedy próbujemy to sobie po prostu zrobić, więc postaram się nagrać jeszcze jeden taki kawałek, ale tymczasem myślę, że to jest wszystko a propos kopania w Elite Dangerous, co mogę Wam dzisiaj powiedzieć w tym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, na razie, trzymajcie się, cześć. Oczywiście, jak już mówię, że się mam z Wami żegnać, zauważyłem jeszcze jeden detal, który akurat jest bardzo ciekawy i bardzo interesujący. W tej chwili jakby nie widać nic, bo jestem w mgle zniszczonej asteroidy, ale mam nadzieję, że to się pojawi jeszcze raz, jak tutaj wlecę. Podlecę sobie tutaj do środka tej zniszczonej asteroidy i ponieważ jesteśmy jakby w lodowym pierścieniu,
Kiedy wlatuję sobie tutaj do środka, zauważcie, że temperatura mojego statku jest niesamowicie niska w tym momencie. Spadnie ona praktycznie do 18% i również zaczną mi tutaj zamarzać szyby. Kurczę, ale naprawdę fajny element tutaj tak naprawdę w Elitce. No strasznie mi się podoba ten mały szczegół, ale jednak cieszy. I widać, że tutaj twórcy poświęcili naprawdę sporo czasu na to kopanie. I powiem wam tak, ten patch znowu naprawdę powoduje to, że bardzo chętnie będę grał w Elitkę i na pewno teraz system kopania jest sporo lepszy niż to, co było poprzednio. No po prostu genialny jest ten moment. Ciekawe, jak tutaj postoję, czy zamrozi mój statek kompletnie. Powiedzmy, spróbujmy nawet wyłączyć sobie tarczę na chwilę. A co tam? Wejdźmy sobie w modules i wyłączmy shield generator. I na pewno akurat tutaj moje ciepło spadnie sporo bardziej. No i zobaczcie, 8% ciepła. To jest taki mały detalik, ale no, szyby mi zaczynają powoli zamarzać. Coś takiego właśnie zauważyłem, jak już zacząłem kończyć ten filmik, więc naprawdę, naprawdę mega. Jestem strasznie zadowolony z tego konkretnego patcha. Kurczę, nawet tutaj do 1% to zleciało, więc całkiem, całkiem ciekawie. Dobra, wielkie dzięki jeszcze raz za oglądanie tego odcinka i po raz drugi na razie trzymajcie się. Cześć. Detonation sequence initiated. Detonation in 10 seconds.